Słychać TV. To projektu uchwały od litery K w sprawie rozpatrzenia skargi. Komisje zdecydowały, że zająć stanowisko na sesji. W takim razie pan przechodzimy do dyskusji. Ja w zasadzie z prośbą do pana przewodniczącego. Chciałbym, aby pan przewodniczący zwolnił mnie z głosowania nad skargą. Prośbę swoją motywuję tym, by nikt nie podejrzewał mnie, że decyzja o zasadności bądź braku zasadności skargi podjęta została przeze mnie pod wpływem emocji związanych z nazwiskiem mojej córki, która w tej skardze występuje. Mimo że mam swoje zdanie w sprawie tej uchwały, chcę zachować się honorowo, w przeciwieństwie do niektórych moich kolegów w Radzie, którym być może zabrakło odwagi czy honoru przy podejmowaniu stanowiska w sprawie swojej osoby głosując za sobą. Dziękuję. Jeśli chodzi o procedowanie tego rozpatrywania skargi, właściwie nie powinno być ono procedowane, ponieważ nie mieliśmy dostępu do podstawowych dokumentów. Tymi dokumentami jest zakres kontroli, protokół kontroli, upoważnienia kontrolerów do podejmowania czynności kontrolnych i do wglądu do dokumentu danych osobowych. Tego nie było w ogóle tego dnia przed nami. Także brak dokumentów sprawia, że właściwie skarga nie powinna być procedowana i głosowana. Pan przewodniczący dzisiaj nie mówi, że nie chce brać udziału, a wtedy brał udział nawet w głosowaniu. Także to tylko jest tak do wiadomości. W piśmie pani Karoliny Bartnickiej jest wyraźnie napisane, że kontrolerzy, zespół kontrolny pobierał wiele fotografii, całe segregatory kolejno. A podczas kontroli nie można pobierać nic nadto. Nie można obciążać kontrolowanego, a takie postępowanie rodzi na pewno niepokój. Jeśli chodzi o GIODO, to mam wrażenie, że pokazane miał to, co miał mieć pokazane. Jeśli chodzi o fotokopię zdjęć, jest wprawdzie w zarządzeniu pana burmistrza w punkcie, tam paragrafie, zaraz powiem którym, czwartym, prawa i obowiązki kontrolujących. I wszędzie jest tutaj w tych prawach i obowiązkach i w tym regulaminie, że upoważnienie do kontroli. A nie ma nawet załącznika, wzoru załącznika, bo jest wzór załącznika zamieszczony prawo do kontroli. A nie ma wzoru załącznika, jaki dostaje wniosek o dostęp do informacji niejawnych. Czyli powinien iść z wnioskiem o udostępnienie takich, a takich informacji niejawnych do wglądu. I do zanonimizowania na miejscu. Teraz jeśli chodzi o właśnie te dowody, to jeśli jest w 100% dokumentu wszystko dobrze, to po co fotografować 100% rozmaitych wniosków rodziców i takich rzeczy? Wystarczy nawet próba 30% albo kilka dokumentów na dowód, że wszystko jest dobrze. Czynność kontrolna nie jest dowodem. Czynność to na przykład, że siedział kontroler i przeglądał dokumenty. Poza tym, jeśli dzieci były fotografowane na dowód, że jest batuta, która jest niedozwolona, to lepiej chyba było sfotografować fakturę na zakup tej batuty. A po co robić, czy cerować fakturę za zgodność z oryginałem? A jeśli chodzi o dzieci, no to miałabym tu trochę wątpliwości, czy to jest właściwe, no duże wątpliwości. No fakt, że w protokole GIODO są te buźki zasłonięte. Niemniej jednak pani sekretarz nam mówi, że nośnik został zniszczony, a pan GIODO pisze, że skasowane te dane zostały. Wiemy, że na nośnikach te dane można odtworzyć. To wiemy doskonale. Na każdym nośniku prawie. Dziękuję bardzo za uwagę. Przepraszam może, że tyle tych uwag, ale naprawdę
nie możemy nękać kontrolami osób, które prowadzą działalność, zapobiegają bezrobociu, mają bardzo dobrą opinię, jak chodzi o opiekę żłobkową, dzieci nie chcą wychodzić ze żłobka, są wyprzytulane, wycałowane, zaplatane na koczyki, co tylko możliwe, zadowoleni rodzice, szczęśliwe dzieci, a my no trochę tak za bardzo, może nadgorliwie do pewnych rzeczy przystępujemy. Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, kontrola organu nadzorczego, którym jest burmistrz, ma dotyczyć warunków i jakości sprawowanej opieki. A więc nie jest potrzebna całość dokumentacji o formie ich pozyskiwania, czyli robieniu zdjęć. W ogóle nie ma mowy. W ustawie jest mowa o udostępnieniu danych mających związek z przedmiotem nadzoru, tak? Dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych, nie o ich utrwalaniu w jakikolwiek sposób. Mam nadzieję, że Państwo radni przychylą się i pozytywnie podejdą do uchwały przygotowanej przez Komisję Oświaty, a w związku z tym osoby kontrolujące, między innymi żłobki, zaprzestaną takiej działalności. Szanowni Państwo, na Komisji Oświaty radni, teraz dobrze nie pamiętam, czy Pani Krystyna, czy Pan Dariusz Gorzara, Pani Barbara, zapytał Panią Sekretarz, czy mogą zobaczyć protokół kontroli. Pani Sekretarz powiedziała, że nie, ponieważ protokół zabiera dane, które nie mogą być udostępniane, więc skąd później się te dane zniknęły, nie wiadomo. Proszę Państwa, no jest tak rzeczywiście, ale te dane po prostu w tych dokumentach, które dotarły do mnie, są już wykorektowane, bo wiadomo, tych danych się nie podaje. Pani Sekretarz. Po pierwsze, to komisja obradowała, ten wniosek padł już po godzinie 16, około godziny 17 i te dane są nie u mnie przechowywane, ale u pracowników zespołu kontroli, to po pierwsze, ale nie tym argumentowałam fakt, iż nie mogę udostępnić tych danych. Powiedziałam mianowicie to, iż urząd jest zobowiązany chronić nie tylko dane osobowe, które gromadzi i przechowuje w urzędzie, ale również wszelkie informacje, których udostępnienie mogłoby godzić w dobre interesy bądź osób prywatnych, bądź przedsiębiorcy. I tu powiedziałam, że są w tym protokole zalecenia inne niż dotyczą samych danych osobowych, zalecenia dotyczące warunków nie dotyczących jakości opieki, ale warunków, jakie lokale spełniają. I stąd nie chciałabym, aby ta informacja była, nie była informacją chroniona, a jeszcze były obiektywne przeszkody w tym, że była to właśnie ta godzina, kiedy urzędnicy już zakończyli pracę, a poza tym no, wypadało jeszcze zanonimizować bardzo duży zakres informacji do udostępniania. Bo tym Państwo mielibyście zarzut i wtedy zarzut byłby całkowicie uzasadniony, że pobieramy dane osobowe, które nie są w sposób należyty chronione. Urzędnicy działający w imieniu Pana Burmistrza w ramach nadzoru nad żłobkami mają pełne prawo w mocy ustawy żłobkowej i ustawy o ochronie danych osobowych do przetwarzania, co oznacza pobierania zarówno danych osobowych zwykłych, jak i danych wrażliwych. Jedna rzecz. Ja mam taką prośbę do radnych miasta Mazowieckiej, żeby podnieśli ręce, bo ja też czuję się, powiem szczerze, trochę zaniepokojony, że pan przewodniczący, który z mocy ustawy o samorządzie gminnym reprezentuje radę na zewnątrz, także przed nagrywaniem, jedna, druga kamera, pewnie jeszcze trzecia, daje świadectwo całej radzie, mówiąc, że nie było żadnego zainteresowania. Proszę mi wierzyć, było takie zainteresowanie. Ja dokładnie się z tym zapoznałem. Wiem, że radni z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości także zapoznali się z tym, więc ja bym prosił o wyważenie, jeśli chodzi o sądy wyrażane, że nie było żadnego zainteresowania do tego. Ja mam takie jedno pytanie, bo tu jest informacja, że w toku kontroli były wykonywane fotografie przedstawiania dokumentów, które następnie były drukowane z karty pamięci aparatu. Mam pytanie, gdzie były drukowane? Czy karta pamięci była zabezpieczona jakimś hasłem, kodem? Kolejne zdanie. Wyżej wymienione dokumenty zostały poddane częściowej anonimizacji danych osobowych i ich zawarcia. No gdzie były poddane?
Kolejne pytanie. Fotografie dokumentów sporządzone w formie elektronicznej po ich wydrukowaniu zostały usuwane z pamięci aparatu za pomocą funkcji aparatu formatu dysk. Tymczasem na posiedzeniu Komisji Kontrolnej na pytanie radnej Krystyny Milewskiej-Stasinowskiej pani sekretarz stwierdziła, cytuję, na pytanie radnej Krystyny Milewskiej-Stasinowskiej dotyczące postępowania z nośnikiem, aparatem fotograficznym stwierdziła, że to, co na nim się znajduje, jest bezpośrednio kopiowane, nie jest nigdzie nagrywane, zatrzymywane, nośnik ten jest niszczony. Nośnik, czyli ja się chciałem zapytać, co jest niszczone? Czy formatowany dysk, czy aparat, czy aparat fotograficzny? Prawo GIODO praktycznie tą skargę odrzuca, praktycznie na pewno, więc a inne tematy jak nie są tematem skargi, więc chyba nie mamy możliwości ani ich tutaj analizować, ani nad nimi dyskutować. Tak, także sprawa żłobka, który powinien być reklamowany jako bardzo dobra placówka, która służy mieszkańcom, która otrzymuje dotacje z miasta, jest jednym z miast, które finansuje opiekę z żłobku, przynajmniej w części, że toczy się w takiej atmosferze. Ubolewam nad tym i wierzę w to, że to nie było intencją na pewno prowadzącej żłobek, która pisała tą skargę po tej kontroli, no bo trudno mieć takie intencje w stosunku do własnej placówki. Na pewno nie było to intencją kontrolujących, którzy zgodnie z ustawą i uchwałą Rady Miasta mają obowiązek w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu działalności żłobka przeprowadzić taką kontrolę. I w końcu na 100% nie było, nie ma mojej takiej intencji, aby taką złą atmosferę wokół żłobków, tego konkretnego żłobka wprowadzać. Tak więc bardzo bym prosił Państwa też o to, aby prowadząc dyskusję przyszłość, bo dzisiaj już jakby to wszystko jest za nami, na przyszłość, my jednak gdzieś rozstrzegać też to dobro wyższe, które szczególnie dla osób, które prowadzą same działalność, poświęcają swój czas, swoje pieniądze, to jest ich sposób na życie, na zarabianie pieniędzy, to jest ich praca, ale przy okazji robią coś dobrego, żeby jednak to mieć bardziej na względzie. Szanowni Państwo, ja dziękuję Pani Radnej Milewskiej-Stasinowskiej za ten szereg rad, porad w moim kierunku, za te pouczenia. Ja nie mam maniery fotografowania, ani żaden z moich kontrolujących nie ma ani maniery fotografowania, ani maniery nagrywania, co kiedyś też mi sugerowano, jeżeli chodzi o moich pracowników. Nie mam żadnych manier, chociaż jak widać czasami za tą naszą wykonywaną pracę dostajemy cięgi. Szczerze powiem, nie wiem dlaczego. Myślę, że jest to sprawa w dużej części niestety polityczna, bo jak inaczej to nazwać, tu się zwracam do pani radnej Skrzyńskiej, jak inaczej nazwać to, że treść skargi jest niemal tożsama z treścią skargi, jaką napisała pani poseł Pawłowicz do GIODO. Prawie tożsama z treścią. Jak pani radnej zachowanie mam rozumieć inaczej niż politycznie, jeżeli na komisji pani, nie znając jeszcze raportu GIODO, mówiła, że w związku z tym, że była kontrola GIODO i niedługo będzie przygotowywany protokół, to będzie dla komisji wiążąca ocena działalności osób kontrolujących. A dzisiaj mówi pani, uznając treść, no, że chyba GIODO to miał pokazywane to, co chciał mieć pokazane. I w ten sposób stara się pani zdezawuować ten raport, który nie ocenia ani postępowania mojego, ani kontrolujących, ani nikogo. On po prostu pisze jak było. On nie ocenia. Nie ma co zestawiać tego, co mówiła pani sekretarz, pani właścicielka prowadząca żłobek, czy ktokolwiek inny z tym, co napisał GIODO. Ja naprawdę radziłbym, aby w tego rodzaju sprawach zachować większą wrażliwość,
mniej te sprawy upolityczniać. To jest dobro dla nas wszystkich, po to, aby te żłobki mogły funkcjonować w większym spokoju, bez jakichś dodatkowych emocji, żeby rodzice przede wszystkim mieli pełne zaufanie do tego, że burmistrz, który idzie na kontrolę, rzeczywiście jest w stanie powiedzieć w 100%, że ten żłobek jest bezpieczny dla mojego dziecka, a co za tym idzie, żeby mógł w 100% powiedzieć ten rodzic, że oddaje swoje dziecko w bezpieczne ręce osoby prowadzącej żłobek. Do tego wszyscy dążymy i to nam przyświeca, taki cel. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, no jak Państwo zauważyliście ze wszystkich dokumentów, które zostały nam przedstawione, nikt nie naruszył ustawy o ochronie danych osobowych i jest to jakby tylko dziwny pretekst do tego, żeby całą tą sprawę, nie wiem po co i w jakim celu, prowadzić. Dziękuję. Każdy, kto podejmuje się jakąś działalność, a szczególnie w opiece nad chorym czy nad dzieckiem, to zna, jaka wielka to jest odpowiedzialność, bo dajemy tam największy swój skarb, dziecko własne. Natomiast jeśli chodzi o protokół GIODO, to jest na razie protokół, to nie jest wystąpienie pokontrolne, proszę Państwa. I w związku z tym nie możemy mówić, że jest wszystko dobrze, bo jest to stwierdzenie faktów tylko w protokole. Jakbyśmy znali wystąpienie, Panie Burmistrzu, Pan doskonale o tym wie, bo Pan pełni wiele lat funkcję kontrolera. Ale te fakty są zupełnie inne niż te, o których Wy mówiliście. Nie, my nie możemy mówić o faktach, bo nie mamy dostępu do nich. Nie, no, no i w związku z tym mamy wątpliwości, bo nie mieliśmy dostępu do wielu dokumentów, tak czy nie? No, nie, no wszystko wyłuszczyło. No wszystkie fakty, no to trzeba no. Ale ja bym poczekała na wystąpienie pokontrolne. Ktoś kiedyś powiedział, że jak nie można komuś przyłożyć pałką, to się wrzuca argument polityczności. No chyba nikt nie powinien nikomu zabraniać zgłaszania się ze swoimi postulatami do tych parlamentarzystów, którzy występują w sprawach związanych z mieszkańcami, którzy czują się pokrzywdzeni przez urząd. Równie dużym absurdem, jeśli chodzi o upolitycznienie, mógłbym zabrać głos w tej sprawie, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych został wybrany z rekomendacji Platformy Obywatelskiej, za którym głosowało 236 posłów. Czy to jest argument, że jest to upolitycznienie? Szanowni Państwo, to nie wiem, czy można powiedzieć, że protokół przygotowany przez GIODO stwierdza fakty. Skoro na komisji dostajemy informacje i od pani Bartnickiej, i od pani sekretarz, że zostają fotografowane całe dokumenty bez żadnego zakrywania jakichkolwiek danych, czy to danych wrażliwych, czy osobowych, a w informacji zawartej w protokole odczytujemy, że dane są zanonimizowane, no to nie wiem, czy to jest przedstawienie faktów tego, co się odbywa bezpośrednio na kontroli. No chyba nie. Chyba nie, bo pani Karolina nie zasłania danych wrażliwych przed zrobieniem fotografii dokumentowi. A sprawa jest o tyle polityczna, że moje dziecko jest w żłobku Jacek i Agatka. Taka jest bardzo polityczna sprawa. Dziękuję pani. Ja myślę, że rzeczywiście, tak jak tutaj pan radny Michał Góraz powiedział, czy to jest upolitycznione, dlatego że rzecznik został wybrany głosami Platformy Obywatelskiej. No zapewne jeden z najbliższych nocy zostanie odwołany. I bardzo dobrze. Jego głos zostanie unieważniony. Proszę Państwa, naprawdę, ja myślę, że wchodzimy na bardzo niebezpieczny i grząski temat, który nie powinien się tutaj pojawić, tak jak powiedziałem, szczególnie w kontekście żłobków. Tak więc, co prawda, to nie ja jestem radnym Rady Miasta i to nie do mnie należy, ale ja bym prosił jednak o zakończenie dyskusji na ten temat. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy można wejść na kontrolę, poprosić dokumenty, zrobić zdjęcia i po prostu z nimi wyjść, a później wezwać kogoś do podpisania protokołu? Bo tak mi się wydaje, że z tych informacji wszystkich, o których tutaj Państwo mówiliście, że to taki właśnie był przepis. Czyli chodzi ekipa kontrolująca, grupa kontrolująca, robi zdjęcia wszystkiego i pomieszczeń i dokumentów, jakichś
osobowych, książeczek i zdrowia i pracowników i dzieci. No po prostu wszystko. Nie wiemy teraz, czy tam było 20 zdjęć, czy było 100 zdjęć, czy było 50. Ja później oczywiście ten protokół oglądałem i na tym, w tym protokole było 20 zdjęć, tak. Teraz pytanie, czy można wynieść na nośnikach, fizycznie wynieść i w urzędzie to wykasować, oczywiście przekopiować na komputery i w jakimś sensie zamazać później twarze na miejscu w urzędzie. Czy trzeba to zrobić na miejscu, w punkcie, gdzie kontrolujemy dany podmiot? Tak, proszę Państwa, żyjemy w XXI wieku. I to nam daje możliwość używania techniki w taki, a nie inny sposób. Ale oprócz tej techniki również pracujemy wszyscy analogowo. I kontrolujący, który idzie na kontrolę, utrwala na jednym z podstawowych nośników wszystko, co kontroluje. Tym nośnikiem jest jego mózg. On ma wgląd we wszystkie dane osobowe, on wszystko w tym mózgu utrwala. Ale żeby wspomóc ten doskonały i najlepszy na świecie nośnik informacji, czasami wspomaga się w XXI wieku dostępną techniką. Prawda? Prawdę mówię. Szanowni Państwo, też się zgadzam z tym, że nad czym dyskutujemy, bo proszę zwrócić uwagę, że Wydział Kontroli w Urzędzie Miasta te kontroli przeprowadza dziesiątki rocznie, nie wiem ile dokładnie, trudno mi teraz w tym momencie powiedzieć. I też byłem kontrolowany w jakimś zakresie na jakiejś kontroli i te zdjęcia są robione, jakoś nigdy nic się nie zdarzyło, to znaczy, że procedury w urzędzie działają, tak, tylko bezpieczeństwa i danych. Nic nigdy w życiu nie wyciekło. Osoba kontrolująca może od osoby kontrolowanej żądać dokumentów skserowanych, potwierdzonych i nie będzie wtedy nie być kolegą połączenia, bo nie jest to. Jest to. Osoba kontrola może żądać od kontrolowanego, żeby takie dokumenty przygotował. Nie musi nawet sama tego robić, tylko poprosić. I kontrolujący jest zobowiązany te dokumenty przedłożyć. Z treści skargi jasno wynika, że jest zarzut o robienie zdjęcia i wynoszenie ich, tak? Tu się zgadzamy. Kto robi zdjęcia? Burmistrz czy pracownicy? Ale burmistrz jest organem nadzorującym. Pracownicy robili te zdjęcia. Skarga powinna być złożona na pracowników, nie na burmistrza. Burmistrz upoważnia zgodnie z ustawą. Jeżeli były nieprawidłowości kontrolne, to ważyły pracowników. To wynika z treści skargi. Natomiast Rada Miasta jest organem właściwym do rozpatrywania skargi na wójta, prezydenta, burmistrza, nie na pracowników. Dziękuję bardzo. To nie jest skarga. Dobra, dziękuję koledze. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Czytam tylko sentencję uchwały, proszę Państwa. Było jasne. Musicie Państwo wiedzieć, nad czym głosujemy. No, dyskusja trwała dość długo. Niektórzy Państwo zrozumieli, o czym mówimy. Więc bardzo proszę o uwagę. Na podstawie artykułu 229.3. To mam czytać, czy mam nie czytać? Czytać. Poprosiłem się Państwu, żeby odczytać, to poproszę o uwagę teraz. Uchwala się, co następuje w paragrafie pierwszym. Skargę pani Karoliny Martińskiej, prowadzącą Żłobek pod nazwą Jacek Jagadka. Karolina Martińska w Mińsko-Mazowieckim przy ulicy Stefana Okrzei 10 z dnia 14 października 2015 roku skierowano do Rady Miasta Mińsko-Mazowieckiej, uznaje się za zasadną, przy czym wskazanym w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Kto jest z Państwa za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
8 osób było za, 11 przeciw, jedna osoba nie głosowała. Uchwała nie została podjęta. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.